Witam gorąco cały Palendro Woodstock Festival! A teraz, moi drodzy, proszę, powtarzajcie i mówcie to razem ze mną, bo to są bardzo ważne słowa na dzień dzisiejszy. Mój dom murem podzielony, podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka, po prawej stronie kuchenka. Moje ciało murem podzielone, 10 palców na lewą stronę, drugie 10 na prawą stronę. Głowy równa część na każdą stronę. Moja ulica murem podzielona. Obserwuję obie strony. Lewa strona nigdy się nie budzi. Prawa strona nigdy nie zasypia. Lewa strona nigdy się nie budzi. Prawa strona nigdy nie zasypia. Mój dom murem podzielony. Podzielony murem schody. Po lewej stronie łazienka. Po prawej stronie kuchenka. Moi drodzy, nie dzielmy się. Nie dzielmy się. Bądźmy jednością. To jest ten piękny kawałek Polski, tutaj, tu w Kostrzynie nad Odrą. Niech was nikt nie dzieli. Nie idźcie tam, gdzie jest foch. Nie idźcie tam, gdzie jest język nienawiści. Nie idźcie tam, gdzie każdy próbuje znaleźć jakiś problem. Idźcie tam, gdzie coś budujemy, gdzie jesteśmy razem, gdzie jest tolerancja, gdzie jest wzajemna miłość. Macie siłę? Kochani, wielkie dzięki, dajecie nam taką energię. Pokazujecie, że ten kraj można zorganizować w taki właśnie piękny sposób. Na tej przestrzeni zbudowaliśmy piękną Polskę dla przyjaciół z całego świata, dla nas samych. Dbajcie o siebie, pozdrówcie rodziców! Rodzice, dziękujemy, że macie do nich zaufanie. Są piękni, są mądrzy. Przeżyjcie trzeźwo cały festiwal. Dbajcie o jego czystość, tą fizyczną i tą psychiczną. Naprawdę, w dzisiejszych dniach jest to nam niezwykle potrzebne. Jesteśmy niesamowitą, pokojową, dobrą siłą, która chce zbudować ten kraj w rozmowie, w dialogu. Wczoraj podczas godziny WZW leciały mi łzy, a to właśnie na tym polega, żebyście wiedzieli, gdzie jest historia, która jest dla nas wszystkich i niech nikt sobie jej nie przywłaszcza. Jest to nasza historia bolesna, historia Polski. I przez 3 dni będziemy razem z wami.